Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej. Pocałuj ją szybko. Dlaczego? Ponieważ tak jak wcześniejszy film mówił o magii, która może się wytworzyć obok Was, możecie się czuć cudownie ze sobą. Dlaczego powinien się pocałować na pierwszym spotkaniu? Ja tak uważam. To jest moje takie zdanie. Myślę, że do 99% kobiet się dotyczy. Dlaczego? Oczywiście pod jednym bardzo ważnym warunkiem, jeżeli wytworzyłeś tą magię, że cudownie się z tobą czujecie, że kobieta ci po chwili mówi, jak się bardzo dobrze z tobą czuje, że czuje się z tobą, jakby się znała z tobą od dziecka, albo skąd ty się wziąłeś w ogóle, jaki ty jesteś fajny i w ogóle, jeżeli słyszysz takie słowa od kobiety, to jest bardzo dobry znak, żebyś ją tak naprawdę pocałował od razu. Od razu, czyli po godzinie, po dwóch, po pięciu. Dlaczego też to powinieneś zrobić? Powiem ci, dam taką radę, żeby cię zmotywować lub też taki przykład, który też może cię zachęcić. Dlaczego? Ponieważ z moich obserwacji znam wielu facetów, może niewielu, jest ich kilku, którzy tak naprawdę przespali się z kobietami maksymalnie po trzech dobach. Z pięknymi, z wykształconymi, naprawdę z dziesiątkami. Wizualnie i też bardzo inteligentnymi, bardzo często. I oni przespali się z nimi maksymalnie po trzech spotkaniach, czasami po dwóch, czasami po jednym. To dlaczego ty, facet, który wytworzył cudowną atmosferę u kobiety, z którą się cudownie czuje, z którym ona cudownie się czuje, czyli z tobą, to gdy wytworzyłeś tą cudowną atmosferę i jest wam cudownie ze sobą, to dlaczego nie spróbujesz, żeby ją pocałować? Dlaczego jej nie pocałujesz? Co jest w tym takiego dziwnego? Co jest w tym takiego co jest tym takiego, co może zniechęcić? No nic. Pocałunek jest czymś pięknym, czymś, co dostarcza dwóm osobom pewnych emocji. Po pocałunku człowiek się czuje cudownie, jest uśmiechnięty, panuje bardzo fajna energia. No, są same superlatywy tego pocałunku. Oczywiście pod warunkiem, że wytworzyłeś u niej taką energię, wytworzyłeś u niej cudowną atmosferę. Po prostu. Pocałuj ją. Normalna sprawa. I dlaczego też powinieneś to zrobić? Powiem ci z własnego doświadczenia i z moich obserwacji. Jeżeli za późno ją pocałujesz, na piątym, na dziesiątym spotkaniu, to już możesz tego nie dotrwać. Bo wielokrotnie słyszałem wypowiedzi moich koleżanek lub kobiet, które dopiero poznałem, że spotkała się z facetem, on się w ogóle do niej nie dobierał. Nie dobierał się na pierwszym spotkaniu, nie dobierał się na drugim. I ona już na trzecim, czwartym już myślała, już inny facet jej tak zakręcił w głowie, że tamten facet pierwszy nie miał szansy jej pocałować. Więc jeżeli za późno ją też pocałujesz, możesz nie mieć szansy na to. A nie ma nic piękniejszego jak pocałunek na pierwszym spotkaniu. Po pierwsze, czujesz się, że udało ci się to zrobić. Po drugie, wiadomo, jak dobrze człowiek się czuje po fajnym pocałunku. A trzecia rzecz, ona również będzie mówiła swoim koleżankom, z którymi później być może możesz się spotkać po roku czasu, po dwóch. Jaki to fajny facet, z którym się pocałowałem na pierwszym spotkaniu. Jakie on na mnie zrobił cudowne i fajne wrażenie. Pamiętajcie o tym, że koleżanki, że kobiety plotkują. I jeden cudowny pocałunek, jedna cudowna chwila, kobieta potrafi to pięknie wyolbrzymić, opowiedzieć wszystkim swoim koleżankom, a one mają pamięć i będą również to pamiętały. Dlatego są same superlatywy dla optymistów takich jak ja w pierwszym pocałunku na pierwszym spotkaniu. Całujcie się
od razu pierwsze spotkanko, pocałunek, ja was do tego zachęcam. Myślę, że wytłumaczyłem ten film z różnych perspektyw, a to wy będziecie decydować o tym, kiedy do tego dojdzie. Ja osobiście was pozdrawiam jak zawsze, proszę bardzo. Proszę bardzo, kamerzysta pokaże, jaki jest piękny i cudowny Szczecin. Jak tu jest po prostu pięknie, tu się idzie zakochać w każdym miejscu, w każdym calu. Proszę bardzo, pięknie. I ja osobiście was pozdrawiam z tego pięknego, cudownego miasta, życząc bardzo wielu cudownych rady. Hej!